Od jutra łagodniejsze obowiązki dla naszych mieszkańców. Cały czas oczywiście trzeba zakrywać usta i nos maseczkami lub innymi częściami ubioru. Jednak będzie można korzystać z parków, będzie można korzystać z lasów. To było bardzo oczekiwane przez nasze społeczeństwo. Jest inne podejście do możliwości robienia zakupów, gdzie więcej osób będzie mogło przebywać w sklepach. Jednak cały czas musimy bardzo mocno uważać. Jesteśmy w czasie pandemii koronawirusa, musimy zachować te zasady bezpieczeństwa i to, że dzisiaj wprowadzamy pierwsze złagodzenie, nie oznacza, że następne te etapy, o których mówił między innymi pan premier i minister zdrowia, będą szybko wprowadzone, będzie to cały czas uzależnione od ilości zachorowań, jaką będziemy mieć na terenie naszego województwa, na terenie naszego kraju.